Witajcie, to ekipa GameDot, czyli Mefi. Cześć, Pasek. Tak. Ja jestem Kaskad i właśnie omawiamy gorąco po zakończeniu konferencji Microsoftu to, co się na niej działo na E3 2015. Tak. Panowie, jak było? Jak było? No ja jestem w szoku, cały czas mam gęsią skórkę po tym, jak zobaczyłem Gears of War 4. Jestem po prostu w niesamowitym szoku ze względu na to, że do tej pory wiedzieliśmy, że Gears of War będzie, ale to będzie jakiś remaster, a to się okazuje, że to nie jest tylko remaster, tylko jest zupełnie nowa wersja, mroczna jak do tej pory seria. Tak. Jeszcze bohater szedł z jakąś dziewczyną, tak. Też jakby wyposażoną całkiem nieźle. Może jakiś kop, coś takiego, coś tutaj się szykuje. Na pewno i to będzie kolejny hit od Microsoftu. Ty, Parse, jak uważasz? No panowie, spociłem się nieźle. No i ta wsteczna kompatybilność. Tak. Szapoba. To chyba wszyscy jesteśmy tu podekcytowani, nie? Tą wsteczną kompatybilnością. To jest Microsoft rzucił rękawice Sony i to rzucił je bardzo mocno. Rzucił im w twarz praktycznie możliwościami swojej konsoli, które będzie trudno przebić. Wsteczna kompatybilność, czyli odpalanie gier z Xboxa 360 na Xboxie One, to jest wielka rzecz. Powiedzcie, jak wielka. No, to jest tak wielka rzecz, że sprzedaże kolejnych konsol nie będą liczone w setkach tysięcy, tylko w milionach, tak mi się wydaje przynajmniej, bo to jest jednak taka rzecz, która jest system sellerem, tak? To jest taka rzecz, powoduje, że ruszy ten wskaźnik sprzedaży. No i tak naprawdę gracz, który wcześniej nie miał do czynienia z grami z poprzedniej generacji, czyli z Xboxa 360, teraz będzie miał taką możliwość. Niejednokrotnie ja takie sytuacje zaznałem, w związku z tym pewnie... I zamiast czekać na remastery HD, droższe i robione bez sensu. Tak, i teraz będziemy mogli po prostu to zagrać, włączyć po prostu marketplace, ściągnąć i zagrać, to nie będzie żadnego problemu, nie? Chyba każdy z nas z tego będzie korzystał i to nieraz. Jeżeli Sony nie pokaże jakiejś petardy, to naprawdę jest... Jest nie ma szans. No ciężko będzie. Microsoft ustawił to wszystko. I ja ustawił, ale dorzucił też mocne rzeczy, czyli poza tymi Gearsami jest Rise of the Tomb Raider. Co myślicie? Gameplay był... Wyglądał jak render praktycznie. Tak, no dokładnie. Właśnie. Ciekawe, jak to wyjdzie w końcu. Może aż za ładnie, może to był. Ale jeżeli to będzie prawda, to jest na co czekać. Jest. Piękna gra. Ten lód był świetnie odtworzony, góry. Lara się świetnie ruszała. I lawina na koniec, naprawdę najlepszy śnieżny etap w grach, jaki kiedykolwiek widziałem. To się zgadza. Gry o snowboardzie tak nie mają. Tak jest. Ja bym tutaj zwrócił, trochę skupił się teraz na urządzeniach, czyli o HoloLens bym powiedział kilka słów i o Oculusie Rifcie, bo to są dwa urządzenia, które też dadzą wielki plus, jeśli chodzi o Microsoft. No, HoloLens to chyba... Magia. No, jeśli zaczęliśmy to, co było pokazane na konferencji, czyli Minecraft i HoloLens połączenie, to było połączenie genialne chyba, nie? Poza tym, panowie, to jak odważnym ruchem było to, że to było live demo. Tak, że oni to na żywo robili. To naprawdę pokazali, że mają jaja i się nie boją pójść właśnie na gołe klaty bić z Sony. No tak, tak. A jeśli chodzi o Oculus Rift, no tutaj dużo nie było powiedziane, to prawda, ale nawiązanie współpracy z Microsoftem, no to była chyba najlepsza rzecz, jaką mogli zrobić. No bo HoloLens to jest zupełnie inna rzecz, tak? To jest, nie jest rozszerzenie, to jest rozszerzona rzeczywistość, a tam to jest wirtualna rzeczywistość. W związku z tym to są jak dwie różne kwestie, ale trzeba zauważyć, że Sony nie ma czegoś takiego. Sony ma tylko swoje Morpheus i na tym skończy, a tutaj mamy zupełnie coś innego. No i tutaj musielibyśmy chyba powiedzieć jeszcze o Halo 5, nie? Halo 5 bardzo. Bo od tego się zaczęło w końcu. Od tego się zaczęło, panowie. I... Parsek, czemu się śmiejesz z Halo 5? Nie śmieję się z Halo 5, tylko mi tak przerwaliście, a ja chciałem jeszcze nawiązać do sprzętu i do nowego pada. Aha, faktycznie. Świetna sprawa, że będzie można go modyfikować. Dokładnie. To będzie naprawdę niezła zabawa. Wymiana gałek na własne, wymiana triggerów, no przecież czemu tego nie było? Do tej pory to nie było spotykane przecież, nie? Z konsolami, no bo jednak to były zazwyczaj rzeczy, które spotykały się ewentualnie w PC, tak? Możliwe, że to pobudzi e-sport nawet na Xboxie, jeżeli te wymienne komponenty będą się jakoś przekładać na lepszą precyzję. I co dalej? No Halo było, Forza. No ja tu nie jestem specjalistą Forzy, także oddam głos chłopakom. Prezentacja Forzy była naprawdę znakomita. Ten zjazd Forda GT, nowiutkiego Forda GT,
No i sama obecność Henry'ego Forda III. Mm-hmm. To... Tak, dużo smaczku. Naprawdę, to było coś. To było coś. Ja przyznam, że dla mnie Forza zjada już swój ogon, ale dobrze, że ta gra jest. Dobrze, że ona ciągle wychodzi, bo... No, co roku jest nowa gra wyścigowa, o to w tym chodzi przecież. No tak. Nie może być tak, że przychodzi zima, a ludzie nie mają gdzie się ścigać. No. Przecież to tak u Sony jest niestety. A Sony co pokaże w takim razie, jak myślicie? Może być Gran Turismo 7, może być, tak. No bo tu chyba innego wyjścia nie ma, musi nie. to zrobić, a jeśli nie mają, to za chwilę będą montować jakiś film, żeby jak Panowie, najszybciej pokazać to. Sea of Thieves, gra o piratach, bardzo kolorowa. Co wygląda świetnie. Wygląda świetnie ta woda. Ja jestem zachwycony walkami pomiędzy jednym statkiem a drugim. To było coś świetnego, nie? Jeszcze do tej pory takie coś nie było spotykane, albo na taką skalę, no bo wydaje nam się, że to jest MMO, coś, jak mówiłeś wcześniej, sugeruje niki nad postaciami. Wielka mapa do eksploracji, no to jest coś, co każdy uwielbia, tak? Dokładnie. A jeżeli to będzie... To jest ekskluzyw, prawda? Tak jest. Tak, to jest ekskluzyw. No, tak kolorowa gra nastawiona na multiplayer, na walki w pirackich klimatach, no, jest czymś niezwykłym przynajmniej, jest na pewno oryginalne. Dobrze jest widzieć takie gry, kiedy na drugim końcu znajdą się ciemne gry, czyli Fallout 4 na przykład, który będzie obsługiwał mody na Xboxie One. Z peceta, to jest... Ciężko sobie wyobrazić, to by było kiedyś. No tak, no bo mody w dzisiejszych czasach przedłużają życie gry nie o rok, nie o dwa, a nawet o kilka, albo kilkanaście lat, tak? No bo do dzisiaj gramy w gry jak GTA, które są wspierane przez mody i do tej pory, gdy nie było GTA 5, no to GTA 4 rządziło. I tak samo tutaj może być z tym Falloutem. Do tej pory... Mi się wydaje, że to może przedłużyć, jak mówiłem, te życie o kilkanaście lat może. Dokładnie. Jeśli nie będzie gry nowej. I jeszcze powiedzmy sobie Gearsy Ultimate Edition. Czyli wracają pierwsze Gearsy. Tak. Czy jest w tym coś złego w ogóle? Tylko złe było to, że ich nie pokazali. No to prawda. Tego mi brakowało jednak. To jest taki mały minus. Z drugiej konferencji. Strony, zastanówmy się, no pokazali Gears 4, nie? To jednak no tak, ja bym byłaby chciał różnica obie, chyba. Chciałbym obie rzeczy, no więc to może prawda. Za dużo. Ale mamy też nowe IP, mamy Recore, świetne wsparcie twórców indie. No tego to wcześniej nie było. Powiedzmy sobie szczerze, na taką skalę. Kiedy widzę takie gry jak Cuphead, które jest inspirowane animacją z lat 30., to głowa mi pięknie po prostu pięknie. Paruje. Bardzo klimatycznie. Co najważniejsze, to fajnie wygląda, płynnie, bez jakiejś tutaj ściemy, że tak się wyrażę. Tak to jest wszystko realne, tak jak w tej grze będzie wyglądało. Także to jest in plus, tyle dla Microsoftu. Czyli podsumowując, Microsoft wygrywa ekskluzywami, wygrywa tym, że ma wsteczną kompatybilność, wygrywa obsługą sprzętu, takiego jak HoloLens i Oculus Rift. Ma masę swoich gier, ma jeszcze... Ma wszystko, a teraz najlepsze jest to, że to, co się działo na dzisiejszej konferencji Microsoftu, to jest dla nas niedaleka przyszłość. Tak. Prawda? Czyli ta wsteczna kompatybilność, Halo 5, te wszystkie rzeczy, większość z nich wychodzi w 2015 roku. Super, prawda? No, tak, no, od nas tutaj wielkie gratulacje do Microsoftu, bo to niesamowicie zrobili. Dużo tytułów miało na końcu datę premiery, albo 2015, albo początek 2016. To jest świetna sprawa. I myślę, że już przejdziemy z niej do podsumowania, czyli jak myślisz, Parsek, w kilku słowach i z oceną. No, wsteczna kompatybilność mnie po prostu zniszczyła, 9,5 na 10, zostawiam sobie odrobinkę, żeby no, konkurencja miała jak się popisać. Może jej się uda. Może. Mefi? Ja tak samo, 9,5 to jest ocena, która może być tylko najniższa, ze względu na to, że trochę tutaj będę abstrahował, ale wydaje mi się ze względu na to, że Microsoft po prostu posłuchał ludzi, którzy do tej pory do nich kierowali swoje słowa, tak? Czyli gry, jeszcze raz gry, ewentualnie jakieś urządzenia, które będą rozszerzały tą rzeczywistość. I to jest po prostu 9,5, silne 9,5. No ja przyznam, że skończyłem, byłem pod takim wrażeniem na koniec konferencji, że daję 10 na 10. I daję to naprawdę dzięki Gearsom 4. To było perfekcyjne zakończenie. Jeszcze dodatkowym smaczkiem było to, że nie było Call of Duty na tej konferencji. Dla mnie wielkie zwycięstwo, naprawdę piękna sprawa. Kończymy, spotkajcie się z nami po następnej konferencji. Miłego E3. Do usłyszenia. Yo.